Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, co dotyczy niemal nas wszystkich, bo wszyscy boimy się jednej rzeczy. Boimy się tego, że jak wchodzimy w nowy związek, to my zaangażujemy się całym sercem, natomiast ta druga osoba nie będzie tego związku traktowała na poważnie. No bo nikt z nas nie chce być tylko opcją na chwilę. Chcemy stworzyć związek, który jest trwały, związek, w który się zaangażujemy pełnym sercem, ale oczekujemy też wzajemności. I właśnie dziś chcę wam powiedzieć o takich sygnałach ostrzegawczych, po których możecie poznać, że ta druga osoba nie jest do końca w tą relację zaangażowana. Bo to jest naprawdę smutna sytuacja, przykra dla nas sytuacja, kiedy my kochamy drugą osobę, zakochujemy się w niej, kiedy dajemy tej osobie całe serce, a ta osoba nie ma dla nas tego swojego serca. Ta osoba zamyka przed nami swoje emocje i uczucia. I naprawdę to ważne, żeby wiedzieć, jak rozpoznać sytuację, w której nie możemy w pełni tak zaangażować się w relację z drugą osobą, bo nie mamy tej wzajemności. I musicie te sygnały ostrzegawcze nauczyć się wyłapywać, bo w ten sposób będziecie inwestować te swoje emocje, uczucia w relację, która naprawdę ma sens. I właśnie dziś zastanowimy się nad tym, jak poznać, że ta druga osoba, ten partner, ta partnerka traktuje Waszą relację na poważnie, i jakie sygnały mogą Wam pokazać, że jednak ta relacja dla Was jest ważniejsza, a ta druga osoba raczej traktuje to jako chwilową opcję. Wiele osób, z którymi pracuję, mówi o czymś takim, że początki związku zawsze wyglądają tak różowo, kolorowo. Mamy to przyciąganie, tą chemię naszych organizmów, te hormony w nas gdzieś buzują. Patrzymy na ten związek przez różowe okulary, szukamy podobieństw, szukamy to, czego na, co nas łączy, chętnie spędzamy ze sobą czas. Widzimy, jak wiele rzeczy no, przyciąga nas do siebie. Natomiast nie dostrzegamy pewnych czerwonych flag, które się pojawiają i które zbiegają Czasu wydają się naprawdę wyraźne, natomiast na początku relacji bardzo łatwo je ignorujemy. I właśnie w tej sytuacji, kiedy jest początek tego związku, wydaje nam się, że jeżeli my angażujemy się w tę relację w pełni, to ta druga osoba odpowiada tym samym, w pełni również się angażuje w ten związek, a więc możemy być spokojni, że ta relacja dobrze się rozwija. No i właśnie nie zawsze tak jest. Jak zrzucić więc te różowe okulary, jak spojrzeć na ten związek, tak naprawdę, jaki on jest w rzeczywistości, jaki jest dla mnie, a jaki jest dla tej drugiej osoby? Czy ja naprawdę mam sens dawać tej osobie całe swoje serce, bo ona też odpowie mi swoim sercem z wzajemnością, czy raczej jest tak, że nie mogę w tą relację się zaangażować w pełni? bo ta druga osoba bawi się moimi emocjami, bawi się moimi uczuciami i ostatecznie może to doprowadzić do tego, że ta osoba mnie zrani. Pierwszy sygnał, po którym możesz poznać, że ta druga osoba, ten partner, ta partnerka nie traktuje tego związku na poważnie, to jest sytuacja, kiedy czujesz, że ta osoba tak naprawdę nie ma już dla ciebie czasu, bo na początku waszej relacji chętnie ten czas spędzaliście ze sobą, rozmawialiście dużo, mieliście czas tylko we dwoje. Natomiast w pewnym momencie zauważasz, że ta osoba znajduje wiele różnych innych rzeczy, które wydają się dla niej ważniejsze. I ta osoba wręcz zawsze znajdzie coś, co jest dla niej ważniejsze. Może być to praca, może być to hobby, może być to spędzanie czasu z innymi znajomymi, z innymi osobami, może być to też pomoc dla osób z rodziny. Ale ty po prostu czujesz, że zawsze jesteś na tym ostatnim miejscu, że zawsze ta osoba znajdzie coś innego, gdzie będzie poświęcała ten swój czas, natomiast nie ma ta osoba czasu dla ciebie. I to nawet sytuacja, w której ta osoba nie ma czasu dla ciebie, nie jest w tym wszystkim najgorsza. Najgorsze jest to, że ta osoba nie widzi w tym żadnego problemu. Bo kiedy ty mówisz, że chciałabyś spędzić z tą osobą więcej czasu, że potrzebujesz tego czasu tylko we dwoje. To ta osoba zupełnie nie rozumie tego problemu. Złości się, kiedy to mówisz, widzi, że przecież no, to nie jest nic złego, że na przykład jesteście obok siebie, ale nie spędzacie tego czasu w pełni, właśnie w takim zaangażowaniu, na takich rozmowach. Ta osoba po prostu nie widzi tego problemu, który ty dostrzegasz, bo dla niej ten czas tylko we dwoje, czas tylko z tobą, nie jest taki ważny. Takie osoby, które nie są zaangażowane w relacje i nie widzą problemu, że te spędzanie czasu we dwoje i czasu z tobą jest naprawdę ważne, nie widzą również takiego zagrażającego momentu, kiedy niby spędzają z Tobą czas. Ale myślami są zupełnie gdzieś indziej. Czyli, na przykład, macie ten czas we dwoje, a ta osoba siedzi, przegląda ten swój telefon wręcz wydaje się, że w tym telefonie są dużo ważniejsze i ciekawsze rzeczy, niż rozmowa z Tobą. Albo ten czas tylko we dwoje to jest takie oglądanie wspólnie filmów, seriali, telewizji i Ty czujesz, że to nie jest czas, w którym Wy wymieniacie się tym, co jest dla Was ważne, otwieracie się przed sobą, rozumiecie się. Po prostu ten czas to jest czas obok siebie, a nie ze sobą. I jeszcze raz wrócę do tego. To, że nie macie dla siebie czasu, to jest oczywiście sygnał ostrzegawczy, ale kluczowy, najważniejszy sygnał ostrzegawczy pojawia się wtedy, kiedy ta druga osoba zupełnie sobie z tego nic nie robi. Ona udaje, że nie ma takiego problemu, nie widzi tego problemu i właśnie pokazuje ci, że przecież to nic takiego. Spędzacie czas obok siebie i dla tej osoby to jest wystarczające. Natomiast dla ciebie może to nie być wystarczające. I tu może pojawić się jeszcze jedna sytuacja. Taka osoba może również nie szanować Twojego czasu, czyli umawia się z Tobą na jakąś godzinę, spóźnia się, odwołuje spotkanie na ostatnią chwilę, a więc wyraźnie pokazuje Ci, że zawsze coś ma ważniejszego od Ciebie, a to sprawia, że Ty po prostu w tym związku czujesz się na tym ostatnim miejscu, że ta osoba o Ciebie nie dba. I właśnie dlatego tak ważne jest przyglądanie się temu. Jak ta druga osoba poświęca Ci ten czas? Czy to się zmienia na przestrzeni tej relacji? Czy na początku tej relacji było tak, że ten czas we dwoje to było coś dla Was ważnego, a teraz już nie ma takiej przestrzeni na ten czas we dwoje. Ta osoba po prostu nie widzi potrzeby takiej, żeby z Tobą spędzać ten czas, żeby poświęcać Ci ten czas. I kiedy tylko o tym wspominasz, ta osoba zaczyna się złościć, zaczyna ci robić różne wymówki, zaczyna ciebie wpędzać w poczucie winy, że ty coś wymyślasz, koloryzujesz, że czego ty tutaj od tej osoby oczekujesz. I właśnie to jest kluczowy sygnał ostrzegawczy, że ty angażujesz się w pełni, a więc chcesz być z tą osobą, a ta osoba nie angażuje się na takim samym poziomie i nie ma takiej przyjemności ze spędzania z tobą czasu. Kolejny sygnał, który powinien cię zaalarmować, że jednak ta osoba nie angażuje się w pełni w tą relację, związany jest z tym, że ta osoba ignoruje Twoje potrzeby. I chodzi o to, że ta osoba nie potrafi rozmawiać z Tobą, naprawdę na takie głębokie, ważne tematy. I kiedy. Tylko próbujesz taki temat zacząć, to taka osoba szybko się wycofuje, unika tego tematu albo szybko się złości. Taka osoba bagatelizuje bardzo często Twoje potrzeby i zamienia wszystko w żart. A więc, kiedy Ty mówisz o tych swoich potrzebach, żeby trochę rozluźnić tą atmosferę, dużo żartuje tutaj, zamienia te Twoje jakieś takie uwagi w stosunku do tej osoby w jakiś żart. Natomiast. Ty widzisz wyraźnie, że nie traktuje poważnie tego Twojego problemu. Taka osoba często mówi, a tam nie przesadzaj, nie można mieć wszystkiego, inni mają gorzej, ty się ciesz z tego, co masz, a więc zamienia tutaj te Twoje potrzeby, o których ty próbujesz tak otwarcie mówić, w coś, co nie jest dla niej ważne. I właśnie wtedy czujesz wyraźnie, że ta osoba nie jest w pełni zaangażowana w ten związek, że ta osoba nie chce budować z tobą jakiejś głębszej więzi, przejść na kolejny etap tego związku. Nie chce cię słuchać, nie chce przed tobą się otworzyć, nie chce mówić o swoich emocjach, o swoich uczuciach. I w takich sytuacjach bardzo często pojawia się również inna niebezpieczna sytuacja, która związana jest z tym, że czujesz, że potrzeby tej drugiej osoby są dużo ważniejsze niż potrzeby twoje. Czyli mamy tu taką Nierównowagę w związku, brak takiego partnerstwa w związku, bo on, czyli ten twój partner, ta twoja partnerka, oni mają swoje oczekiwania i są bardzo niezadowoleni, kiedy ty nie chcesz na te potrzeby i oczekiwania odpowiedzieć. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy to ty zawsze musisz ustępować, zawsze musisz z czegoś zrezygnować, natomiast ta druga osoba nigdy nie ustępuje, nigdy z niczego nie rezygnuje i ty zawsze musisz spełnić oczekiwania, potrzeby tej drugiej osoby, natomiast twoje potrzeby zawsze wydają się tymi potrzebami mniej ważnymi, Potrzebami na drugim miejscu, o których można bardzo łatwo zapomnieć. I w takich sytuacjach, kiedy wyraźnie czujesz, że ktoś ignoruje Twoje potrzeby, mimo tego, że to powinna być ważna dla Ciebie osoba, że Ty się angażujesz właśnie w relacje z tą osobą, że Ty próbujesz dostrzegać potrzeby tej osoby, to ta osoba lekceważy te Twoje potrzeby, a wręcz wywołuje często w Tobie negatywne emocje, właśnie nie zaspokajając tych potrzeb, wywołuje w Tobie złość, Smutek, przygnębienie, rozczarowanie. Czujesz się po prostu nieszczęśliwa w relacji z tą osobą, bo widzisz wyraźnie, że Twoje potrzeby nie są dla tej osoby ważne. Bardzo często dochodzi tu też do takiej huśtawki emocjonalnej, czyli ta osoba bawi się tymi Twoimi emocjami, daje ci trochę nadziei, ty się czujesz szczęśliwa, potem ci tę nadzieję odbiera, bo na przykład pojawia się jakieś karanie ciszą, albo jakaś złość w stosunku do ciebie ze względu na to, że ty nie chciałaś jakichś potrzeb tej osoby. Spełnić. Taka osoba może Cię nawet wpędzać w poczucie winy, w poczucie wstydu, bo bawi się na różne sposoby Twoimi emocjami i doskonale wie, co powiedzieć, co zrobić, żeby wywołać w tobie negatywne emocje. A więc musisz pamiętać, że nie możesz ignorować faktu, że czujesz, że Twoje potrzeby w tej relacji. Nie są najważniejsze dla tej drugiej osoby, że ona zawsze siebie stawia na pierwszym miejscu, zawsze stawia też inne osoby na pierwszym miejscu, natomiast Ty i Twoje potrzeby są gdzieś daleko w hierarchii wartości tej osoby, a więc po tym można poznać, że ta osoba w pełni w ten związek się nie angażuje. Kolejny bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, który związany jest z tą huśtawką emocjonalną, o której mówiłem już troszkę wcześniej. Związany jest właśnie z takim stałym podsycaniem nadziei, że ten związek będzie lepszy, że wszystko się ułoży, że ogólnie będzie lepiej. I właśnie w takiej sytuacji zauważamy, że dla tej drugiej osoby ten związek jest po prostu wygodny, że ta osoba, kiedy jest zaopiekowana, kiedy ty spełniasz jej potrzeby, kiedy dbasz o realizację tych wszystkich potrzeb tej osoby, a ta osoba nie musi dbać o ciebie. To dla niej to życie jest wygodne. Ty starasz się tak jakby za dwoje w tej relacji. I kiedy tylko mówisz coś, że jesteś niezadowolona, że chcesz odejść, że chcesz coś zmienić, to ta osoba obiecuje ci, bardzo dużo ci obiecuje, sprawia, że ty żyjesz nadzieją, że ten związek będzie lepszy. Natomiast to później wszystko bardzo szybko wraca do swoich dawnych nawyków. Ta osoba znowu spoczywa trochę na laurach, znowu wiedzie sobie wygodne życie, ale wiedzie to wygodne życie twoim kosztem. Bo to ty swoimi zachowaniami, rezygnacją, ustępstwami, różnymi rzeczami, na które się godzisz i różnymi rzeczami, które musisz znosić, płacisz za to, że ta osoba ma wygodne życie. Natomiast ta osoba dokładnie wie, co zrobić, żeby podsycić tą Twoją nadzieję, bo ty karmiąc się tą nadzieją, właśnie sprawiasz, że ta osoba ma wygodne, lekkie życie. I bardzo często w takich związkach mówimy o tym, że występują takie lepsze dni, czyli jeżeli ten partner, ta partnerka przekracza jakieś Twoje granice, no to raptownie zmienia się, pokazuje Ci, jak może być fantastycznie w tym związku, daje Ci tą miłość, te emocje, to, na co od dawna mogłaś czekać, i pokazuje Ci, że naprawdę ten związek może być dla Ciebie satysfakcjonujący. I potem to wszystko Ci odbiera, kiedy wraca do tych swoich dawnych zachowań, natomiast ta nadzieja w Tobie dalej gdzieś żyje, że przecież było tak dobrze, więc jak jeszcze trochę się postarasz, to na pewno odzyskacie. Ten związek Tą, tą fajną namiętność między wami, te fajne emocje, to wszystko, co między wami było właśnie w okresie tych lepszych dni. Bardzo często z Twojej strony pojawia się taki efekt utopionych kosztów. Przecież tak długo wytrzymałaś, tak dużo z siebie dałaś, tak mocno pracowałaś nad tym związkiem, więc jeszcze jak trochę wytrzymasz, to na pewno będzie lepiej. I to jest bardzo często ta sytuacja, kiedy żyjemy nadzieją i kiedy okłamujemy samych siebie. Kiedy ten partner czy partnerka daje nam tylko okruchy, Jakiejś radości w tym naszym życiu, a nam to wystarcza i sprawia, że my staramy się jeszcze bardziej, staramy się kochać za dwie osoby, staramy się, żeby ta osoba miała wszystko, wszystkie potrzeby zabezpieczone, wygodne, lekkie życie, a my wszystko, cały ciężar tego związku, tego wspólnego życia, bierzemy na siebie. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą bardzo często obserwujemy w takich związkach, w których stale podsycana jest nadzieja na lepsze jutro, lepszy związek, lepsze życie. To jest to, że ty przyłapujesz tą osobę na ciągłych kłamstwach i te kłamstwa zaczynają się od takich drobnych spraw, bo ta osoba, która przyzwyczaiła się do lekkiego życia, do tego, że to życie z tobą jest dla niej wygodne, bardzo chętnie sięga po różne kłamstwa i kłamstewka i oczywiście, kiedy ty przyłapujesz tą osobę na tych kłamstwach, to ta osoba obiecuje, znowu dając ci nadzieję, że będzie z tobą szczera, natomiast tych kłamstw pojawia się coraz więcej. I pamiętaj, że nawet najdrobniejszych kłamstw w takim związku nie możesz akceptować, ponieważ te małe kłamstwa prowadzą do kolejnych większych kłamstw, i każde małe kłamstwo może być takim sygnałem, że ta druga osoba ma skłonności do manipulacji i że ta druga osoba zrobi niemal wszystko, żeby dalej jej życie było takie lekkie, wygodne i przyjemne. I dlatego posługuje się tutaj kłamstwami i różnymi formami manipulacji. Jeżeli będziesz akceptować te małe kłamstwa, to one na pewno w końcu rozwiną się do większych kłamstw i do innych form manipulacji, które mają sprawić, że ta druga osoba utrzyma to swoje wygodne, wspaniałe życie, a ty coraz więcej w tą relację będziesz inwestować i coraz więcej dla tej relacji będziesz poświęcać. Kolejny sygnał ostrzegawczy, po którym możesz poznać, że ta druga osoba nie jest tak w pełni zaangażowana w tą relację. To jest właśnie sytuacja, w której ta osoba przestaje się starać. Czujesz wyraźnie, że ta osoba o ciebie już nie zabiega. Może być to sytuacja, w której zapomina o rocznicach, o ważnych dla was wydarzeniach, nie robić już żadnych niespodzianek. Uważa, że na przykład nie ma sensu chodzić na randki, że na początku chodziliście na randki, to było normalne, fajnie spędzaliście czas, a teraz ta osoba. Szuka bardzo wielu wymówek i ma te wymówki wręcz na wyciągnięcie od razu ręki. Bardzo prosto może przyjść do głowy takiej osobie, że po co mamy chodzić na randki? Szkoda na to pieniędzy, nie mamy na to pieniędzy, nie mamy czasu. Albo zamiast chodzić na randki tylko we dwoje, lepiej spędzić czas w większym gronie znajomych. A więc widzimy wyraźnie, że ta osoba przestaje się o ciebie starać i przestaje doceniać, że te wspólne wa wasze chwile to jest coś, co buduje waszą relację. Bo taka osoba nie wie, co jest dla ciebie ważne. Nie wie, co lubisz, nie wie, co sprawia ci radość, co wywołuje twój uśmiech, nie wie, jak cię zaskoczyć, bo kiedy ta osoba przestaje się starać, to tak naprawdę nic o tobie nie wie. Zamyka się na te wszelkie informacje o tobie, ma jakąś łatkę, którą ci przylepia i poza tą łatkę nie wykracza. I takie osoby, które przestają się starać, które odpuszczają, które nie zabiegają tego partnera czy partnerkę, bardzo często żyją w zgodzie z taką postawą, że związek jest, jaki jest. I nie ma się już co starać. Po prostu jest ten związek i taki on już będzie zawsze. On ani nie będzie lepszy, ani nie będzie gorszy, więc po co ja mam inwestować tutaj swoją energię, swój czas? Związek po prostu jest i ja sobie w nim spokojnie żyję. I takie osoby, które właśnie taką postawę mają, że związek jest, ani nie będzie lepszy, ani nie będzie gorszy, po prostu traktują związek jako coś stałego, jako odhaczony punkt na swojej liście. To takie osoby nie potrafią otworzyć się przed drugą osobą. Nie budują tak jakby w głębszej relacji, nie starają się poznać tej osoby, właśnie skupiają się na tej łatce, o której mówiłem. I ty masz poczucie w relacji z taką osobą, że ta osoba ma dużo przed tobą tajemnic, że nie mówi ci wszystkiego. Że nie wiesz tak naprawdę, co chodzi po głowie tej osoby i nie wiesz ani, co cieszy tą osobę, ani co sprawia jej radość, ale nie wiesz też, co martwi tę osobę. Więc ta osoba odgradza się trochę takim murem od ciebie i nie potrafisz się przez ten mur przebić. Nie dopuszcza cię do swoich myśli, do swoich emocji, a więc to są wyraźne sygnały, że ta osoba nie stara się zbudować z Tobą głębszej, takiej bardziej prawdziwej relacji, która opiera się na tym. Że poznajemy się coraz bardziej nawzajem, ale też obserwujemy swoje zmiany. Bo pamiętajcie, że w każdym momencie możemy się zmienić, i ta druga osoba, na której nam zależy, powinna te zmiany dostrzegać i przez pryzmat tych zmian powinna na nas patrzeć. Bo pamiętajcie, że to, co ważne jest dla nas dzisiaj, już za tydzień, za miesiąc, za rąk, nie musi być dla nas ważne. A jeżeli my nie rozmawiamy, nie szukamy tego czasu tylko we dwoje, to nie widzimy tych zmian. I ciągle trzymamy się jakichś utartych schematów i jakichś łatek przypisanych do tej osoby, i nie widzimy, że to, do czego dążyła ta osoba, już przestało ją cieszyć. A więc w momencie, kiedy ktoś przestaje się starać, nie dostrzega tych zmian tej osoby, to nie ma się co dziwić, że nie potrafi zaskoczyć tej osoby, nie potrafi wywołać uśmiechu na twarzy tej osoby, nie potrafi zrobić nic, co naprawdę ucieszy tą osobę. I tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, który mówi o tym, że osoby, które nie są w pełni zaangażowane w związek, bardzo szybko odpuszczają, kiedy pojawiają się tylko jakieś większe problemy. I właśnie to jest taka sytuacja, kiedy ta osoba czujesz wyraźnie, że szybko się poddaje, kiedy tylko między wami zaczyna się coś psuć. I taka osoba nie walczy o waszą relację, raczej liczy na to, że to ty. Będziesz walczyć za dwie osoby o tę relację, że to Ty rozwiążesz te wszystkie problemy. I właśnie w zachowaniu takiej osoby pojawia się bierność. Taka osoba się wycofuje, taka osoba unika rozmów, ucieka od tych rozmów, zawsze szuka sobie jakichś innych zajęć, zwierza się komuś innemu, a więc mamy tutaj pole do tej zdrady emocjonalnej, o której bardzo często piszecie. Taka osoba wręcz ma taką postawę, że macha ręką i mówi: A, samo się jakoś ułoży. A więc widzicie wyraźnie, że pojawia się bierność w relacji i pojawia się bierność w zachowaniu tej osoby. Taka osoba o postawie biernej bardzo często mówi, no, mi jest dobrze tak jak jest, więc jak tobie jest źle, to ty musisz się tym zająć. Ja nie mam zamiaru wkładać tu swojej energii, nie mam czasu na zmienianie czegoś w tym związku, ja nie mam na to ochoty. Mi jest dobrze tak jak jest. I takie osoby, które są bierne, bardzo często nie mają żadnej inicjatywy, nie chcą niczego spróbować, czyli nie powiedzą, a spróbujmy tutaj, nie wiem, może pójść do terapeuty, spróbujmy pojechać gdzieś razem tylko we dwoje nawczasy, może do miejsca, które było dla nas ważne. Czyli spróbujmy zrobić coś, żeby odmienić ten nasz związek. Takie bierne osoby, które odpuszczają, które nie mają inicjatywy, nie zaproponują nic od siebie, co mogłoby uzdrowić waszą relację. I właśnie w kontekście tego problemu, kiedy widzimy, że ktoś wyraźnie odpuszcza, kiedy tylko pojawiają się jakieś pierwsze problemy, to musicie sobie uświadomić, że nie można kochać za dwie osoby, że naprawdę związek z osobą, która nie jest zaangażowana w tą relację, jest dla nas bolesny. I w końcu już skończy się dla nas ranami emocjonalnymi i ogromnym rozczarowaniem, bo nie można kochać za dwie osoby bez względu na to, co sobie wmawiamy. Jak wiele poświęcimy dla tej relacji, to my nie będziemy w stanie kochać za dwoje. I pamiętajcie również, że osoba, która bardzo szybko się zniechęca, odpuszcza, kiedy pojawiają się problemy, tak naprawdę z tymi wszystkimi problemami zostawia cię samą. Właśnie w takim związku. Widzisz wyraźnie, że nie możesz liczyć na tą drugą osobę, że nie masz w tym związku takiej stabilności, takiej potrzeby, takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie ma w tym związku takiej, takiego miejsca na postawę, że jesteśmy w tym razem. Taka osoba szybko pokazuje Ci, że jeżeli jest dobrze, to ona z Tobą jest, a jeżeli zdarzają się problemy, to albo Ty się nimi zajmiesz, albo ten związek całkowicie się rozpadnie. I jest jeszcze jeden sygnał ostrzegawczy, o którym chcę Wam powiedzieć na końcu. I chodzi o to, że osoby niezaangażowane w relacje, osoby, które nie są tak w takim stopniu zaangażowane w tą relację jak ty, bardzo często nie chcą rozmawiać o przyszłości, unikają rozmów o przyszłości. Bo pamiętajcie, że planowanie wspólnej przyszłości jest bardzo ważne, bo jeżeli wasza wizja przyszłości jest odmienna, to mogą się wam pojawić takie czerwone flagi i kiedy rozmawiacie o tym, to macie szansę coś zmienić, naprawić, macie szansę tą wizję w jakiś sposób uspójnić, żeby była w tym samym kierunku. Natomiast w momencie, kiedy nie rozmawiacie o tym, kiedy unikacie rozmów o o przyszłości, to w pewnym momencie zdacie sobie sprawę, że każdy z was chce iść w swoją stronę, i albo ktoś będzie silniejszy, będzie spróbował dominować tą relację i będzie chciał postawić na swoim, albo całkowicie ten związek nie będzie miał sensu, bo nie da się pogodzić tych waszych dwóch kierunków, w którym wy sobie wyobrażacie, że to wasze wspólne życie będzie wieść. I kiedy nie rozmawiamy o przyszłości, to mamy tak ogromnie niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, bo jeżeli traktujemy związek na poważnie, to musimy zastanawiać się, jak możemy wspólnie podjąć te najważniejsze decyzje. Bo takie życie z dnia na dzień, brak wspólnego celu, brak wspólnych marzeń, to wszystko prowadzi do tego, że mamy niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. I oczywiście mamy często odmienną wrażliwość na tą potrzebę bezpieczeństwa. Są osoby poukładane, które, dla których bezpieczeństwo, stabilizacja związku jest bardzo ważna, ale są też osoby, które możemy nazwać takimi wolnymi ptakami, które zupełnie się tym nie przejmują, które żyją z dnia na dzień, natomiast nie widzą tego, że dla tej drugiej osoby ta stabilność, to bezpieczeństwo to jest coś, co jest bardzo ważne, bo kiedy taka osoba nie ma poczucia bezpieczeństwa, pojawiają się wątpliwości, czy ja jestem tutaj tylko jakąś chwilową opcją? Czy ta osoba naprawdę jest zaangażowana? I właśnie z tego wynikają wszelkie problemy, że my nie rozmawiając o przyszłości, ignorując ten ważny temat, często pozostawiamy bardzo wiele tej przestrzeni na różne domysły. Bardzo często ludzie, którzy nie rozmawiają o przyszłości, odwlekają w nieskończoność podjęcia jakichś ważnych decyzji. Czy zamieszkamy razem, czy właśnie dzięki temu, że ze za sobą zamieszkamy, to lepiej się poznamy, czy chcemy mieć ślub, czy chcemy mieć dzieci, no różne ważne decyzje, które odwlekamy w nieskończoność, o których w ogóle nie rozmawiamy. I jeszcze jest jedna ważna rzecz w tym kontekście. Są osoby, które uważają, że podejmują same decyzje i że wiedzą lepiej, co dla tego związku jest lepsze. Dlatego są to osoby, które dominują w relacji i które mają pewne takie wzorce w rodzinie. Czyli ojciec zawsze podejmował najważniejsze decyzje, więc ja też w mojej relacji muszę podjąć wszystkie najważniejsze decyzje. I właśnie taka sytuacja, kiedy pojawia się ten problem z rozmową o przyszłości, to jest kolejny sygnał, który pokazuje wam, że ta osoba w ten sam sposób jak wy nie angażuje się w tą relację. A więc opowiedziałem Wam dzisiaj o kilku takich sygnałach, po których możecie poznać, że ta druga osoba, z którą chcecie zbudować tę relację, nie do końca w tą relację jest zaangażowana. Mówiłem tutaj o tym, że ta osoba nie ma dla Was czasu, że zawsze czujecie, że jesteście gdzieś na takim ostatnim miejscu w liście priorytetów tej osoby, że potrzeby Wasze potrzeby dla tej osoby nie są ważne, natomiast jej potrzeby zawsze muszą być realizowane na pierwszym miejscu. Mówiłem też o skłonności do manipulacji i do podsycania nadziei, które bardzo często stosują osoby, które czują się, że są w związku, który jest dla nich wygodny. Natomiast ta wygoda Zawsze musi być pokryta przez kogoś, kto w tym związku cierpi. Czyli to ty musisz się poświęcić, bardzo mocno poświęcić, zrezygnować z wielu rzeczy, żeby ta druga osoba czuła się właśnie wygodnie, że jej życie jest lekkie i przyjemne. I na to nie można się godzić. Kolejny sygnał ostrzegawczy, o których mówiłem, to jest to, że czujesz wyraźnie, że ta osoba odpuściła, że przestaje się starać, że nie zabiega o ciebie. Kolejna rzecz to jest to, co mówiłem odnośnie odpuszczania w momencie, kiedy pojawiają się problemy. Że czujesz, że jeżeli pojawiają się problemy w waszej relacji, to ta osoba liczy na to, że to ty rozwiążesz te wszystkie problemy, bo ona nie ma na to czasu, nie ma na to głowy, nie ma na to energii i nie ma na to chęci. I ta osoba wręcz tworzy ci taką presję, że albo ty tymi wszystkimi problemami się zajmiesz, no, albo z tego związku nic nie będzie. I ostatni sygnał stregawczy, o którym powiedziałem, to jest sygnał związany z myśleniem. O wspólnej przyszłości i o zrozmawianiu o wspólnej przyszłości. Czym bardziej odwlekacie pewne takie wiążące, ważne decyzje dla Was, dla Waszego wspólnego życia, i czym częściej unikacie tych rozmów o przyszłości, nie macie takiej wspólnej wizji, nie mówicie o swoich wspólnych marzeniach i planach, to może być wyraźny, wyraźny sygnał, że jednak ta druga osoba nie jest zaangażowana w pełni w, w tą relację. Dajcie mi znać, jakie są dla was jeszcze sygnały, że ta druga osoba nie angażuje się tak w tą relację, jak wy byście oczekiwali. Po czym możecie poznać, że wy dajecie całe swoje serce, angażujecie się w tę relację, a ta druga osoba traktuje trochę was jako taką chwilową opcję. Dajcie znać, bo to jest ważny temat. Nikt z nas nie chce być taką chwilową opcją, nikt nie chce angażować się w związek, który tak naprawdę od początku nie miał już w przyszłości. Czekam więc na wasze komentarze, na wasze historie, które mogą ocalić myślę, że nie jeden związek, ponieważ wielu z nas. Patrzy w początkowym etapie tego związku przez różowe okulary. My musimy nauczyć się dostrzegać takie sygnały ostrzegawcze, które wyraźnie pokazują, że ta osoba nie jest zaangażowana, że bez względu na to, że my próbujemy kochać za dwoje w tym związku, to i tak nic z tego nie będzie. Nauczmy się to rozpoznawać, dzielmy się tymi sygnałami ostrzegawczymi, tymi czerwonymi flagami, a w ten sposób będziemy wiedzieć, gdzie powinniśmy te nasze emocje, uczucia, Inwestować, a w którym momencie powinniśmy się wycofać z relacji, który nie ma dla nas przyszłości.